W regionalnym programie operacyjnym dolnośląskim jest 9 miliardów złotych, w tym na wsparcie przedsiębiorców. To są ogromne pieniądze. W tym ponad 900 milionów jest na edukację, z czego 250 milionów, uwaga, jest na kształcenie zawodowe, typowo zawodowe. I muszę Państwu powiedzieć, że wykorzystany w jaki sposób, żeby tu nie wchodzić w szczegóły, jest około 16-17%. A więc zostało 200 milionów na Dolny Śląsk pieniędzy unijnych, ja tu mówię o samych unijnych pieniądzach, nie mówię o środkach własnych, które można mądrze wykorzystać. I to jest istotą naszej konferencji. Dyskutujmy, jak mądrze wykorzystać pieniądze, które są, na to, by budować dobrą szkołę zawodową. Dzisiaj gospodarka czeka w sposób bardzo niecierpliwy na fachowców przygotowanych na różnych poziomach, na poziomie szkoły branżowej, pierwszego stopnia, drugiego stopnia, bardzo są potrzebni technicy i chcemy powiedzieć, że dzisiaj warto mieć zawód. Warto mieć zawód i to jest naprawdę ważna, istotna rzecz. Nie tylko studia dają okno na świat, ale tak jak usłyszałam, jak młodzi ludzie, którzy chodzą do dobrych szkół, mówią, ta szkoła mi daje okno na świat, ta szkoła otwiera mi przyszłość. I chcemy, żeby takie szkoły zawodowe i branżowe w Polsce były. Jest pytanie, na ile wszyscy Ministerstwo Edukacji stworzy takie ramy prawne, samorząd wojewódzki odpowiednio wesprze, a samorządy odpowiednio to też tutaj kształtują, by to nie były tylko szkoły dlatego, że są tacy nauczyciele, tylko dlatego, że są takie potrzeby rynku pracy. I myślę, że jesteśmy wspólnie rozmawiając w każdym województwie o tym odpowiednio to zrobić. My tutaj nie przyjechaliśmy nikogo krytykować, tylko zachęcić do współpracy, bo dzisiaj to jest po prostu bardzo, myślę, że jeden z najpoważniejszych problemów gospodarki, brak fachowców na rynku.